Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i uzyskał drugie 5. Tak samo i ten, który otrzymał 2, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił panu owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś, zbierasz tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz twoja własność. Odrzekł mu jego pan: sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, zbieram tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzę temu talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Żeby zrozumieć dzisiejszą przypowieść, którą daje nam Pan Jezus, trzeba sobie uzmysłowić, czym był talent. Talent to nie zdolność, którą posiadamy, jakaś umiejętność do robienia czegoś, śpiewania, tańczenia. Ale talent to była miara w Persji, Asyrii, Babilonii, w Grecji. Miara międzynarodowa, miara wagi. To było ponad 30 kg srebra lub złota. Na dzisiejszy przelicznik 1 kg złota to jest ponad 4,5 miliona złotych. Sporo, nie? 1 kg złota. A tu jest 30 kg. Więc Pan daje każdemu ze swoich sług wielki majątek. Dla każdego z nas, przypuszczam, jak tutaj jest, trudny do wyobrażenia. Olbrzymi majątek. My czasami myślimy, że ten Pan jest niesprawiedliwy, no bo jednemu dał 5, a drugiemu 2, a trzeciemu tylko 1. Ale jeżeli pomyślimy i sobie pomnożymy, ile to jest 1 talent, ile to jest milionów, jaki to jest majątek, wówczas na to spojrzymy. Pan daje im swoje pieniądze, daje im swój majątek. Czasami porównujemy się z innymi i myślimy, że my mamy znacznie mniej niż inni. I gdzieś w nas pojawia się gorycz, żal, zazdrość. Możemy zazdrościć różnych talentów, na przykład zdrowia. A gdybym miał zdrowie, no, gdybym miał młodość i nie te lata, co dzisiaj, to tyle jeszcze mógłbym zrobić. Pamiętam pewne spotkanie, na którym młody człowiek narzekał i pewien biznesmen zapytał: co byś powiedział, że dałbym ci teraz 1 000 000 złotych? Młody człowiek uśmiechnął się. Tak za darmo? Tak za nic? Tak. Moje pieniądze, daję ci 1 000 000 złotych. No jasne. Chciałbyś? Tak. Jest jeden warunek. Jutro zejdziesz z tego świata.
A tu nie, to nie chcę. Czego nauczyła cię ta krótka historia? Zapytał się biznesmen. No nie wiem. Tego, że jeden dzień twojego życia jest warty 1 000 000 złotych, a nawet więcej. Nie jest istotne, czy mam 5 talentów, 2 talenty, czy 1 talent. Ważny jest dzień dzisiejszy, czy on mnie uruchomił, czy on jest dla mnie sprawczy, czy raczej siedzę, no zobaczymy, co życie przyniesie. Ta przypowieść mówi o tym, że Bóg chce, żebyśmy angażowali się w ten świat, żebyśmy zmieniali ten świat, żebyśmy sprawiali, że ten świat staje się lepszy. Każdy twój i mój dzień naszego życia jest warty ponad 1 000 000 złotych, jak nie więcej. I możemy albo ten dzień stracić, albo go zyskać. Ktoś kiedyś powiedział, wyobraź sobie taki bank, który każdego dnia wypłaca ci 86 400 euro. Fajnie, nie? 86 400 euro. Jest jeden warunek. Musisz co do ostatniego centa wydać tego dnia. Nie możesz ani jednego centa, ani jednego euro przenieść na następny dzień. No, myślę, że jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Każdego dnia ja i ty dostajemy 86 400 sekund. To mój i twój talent. Co z nim zrobimy, zależy od nas. Możemy usiąść z założonymi rękami i czekać, zobaczymy, co mi los przyniesie, co się wydarzy, to nie ode mnie zależy. Nie, to jest twój dzień. To jest twoje życie, to jest twój talent, twój majątek, który dostałeś od Pana. Każdy dzień twojego życia. Bóg mówi, obracaj twoim majątkiem. Zmieniaj ten świat na lepszy. Kiedyś cię zapytam, kiedy staniesz przede mną, nagi, tak jak nagi urodziłeś się na tej ziemi, co udało ci się w tym świecie zmienić na lepsze? Módlmy się o to, abyśmy dobrze obracali naszymi talentami. Abyśmy dobrze inwestowali sekundy naszego życia. Bo każdy dzień to wielki majątek. I nie jest ważne, czy mam 5, czy 2, czy 1. Ważne jest, czy to, co mam, mnie uruchamia, czy mnie zmienia, czy powoduje, że jest to we mnie sprawcze. I o to się módlmy. Amen.